Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FO Premier. Witam zarówno tych nowych subskrybentów, jak i tych starych. Witam Was serdecznie i dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie troszkę inny. Wiadomo, jest maj i chciałabym się bardziej przyjrzeć perfumom właśnie takim romantycznym, takim niesamowitym, na niesamowitą i niezapomnianą chwilę, jaką jest ślub. Także zostańcie ze mną, będziemy dzisiaj omawiać najlepsze propozycje na ślub. Przepraszam za dźwięki dochodzące z mojego okna, ale wiecznie coś tutaj robią i niestety nie potrafię ich wyciszyć, ale mam nadzieję, że będę na tyle głośno mówić, że nie będzie słychać tego walenia. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest specjalny, a mianowicie mi się zawsze kojarzy, że w maju zaczynają się właśnie takie super propozycje zarówno wszystkich magazynów, jak i tutaj domów handlowych i też perfumerii odnośnie właśnie tutaj ślubów i tych specjalnych ceremonii. Ja wiem, że w tym roku, jak i zarówno w zeszłym roku, ta taka tradycja, a te celebracje są zakłócone z racji tego, że niestety ograniczona liczba gości i pewne tutaj venue, wszystkie te roku te rzeczy są ograniczone, nie możemy tu celebrować tak, jakbyśmy chcieli z racji tego, że jest COVID, no ale mam nadzieję, że tu już właśnie z tymi szczepionkami się uporamy i wszystko będzie dobrze, a przynajmniej jaka taka normalność, więc wiem, że wszystkie osoby, które tutaj planowały ślub, przekładają w nieskończoność, no ale mam nadzieję, że ta chwila będzie dla nich radosna i w końcu przełożą taki termin, kiedy będą mogli celebrować należycie. No ale to jest taka odskocznia i właśnie dzisiejszy odcinek odnośnie tutaj właśnie wesel i tych ceremonii ze ślubin przyniósł taką właśnie refleksję, bo ślub jest bardzo ważną taką chwilą w naszym życiu, którą pamiętamy przez całe nasze życie. Wiadomo, że no generalnie ten ślub bierzemy raz w życiu, ale oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy to nie jest tylko jeden raz, no ale nie o tym mowa. I słuchajcie, czytam sobie tu kilka artykułów właśnie odnośnie ślubów i wiadomo, że my, nasze zmysły postrzegają te zapachy, wszystkie, które używamy i są powiązane z jakimiś takimi rzeczami z przeszłości bądź teraźniejszości, kiedy właśnie wąchając pewny zapach, w zasadzie mamy jakieś wspomnienia. I tutaj czytałam sobie takie fajne jakby zestawienie takich myśli znanego perfumerza, nawet nie wiem, jak to odmienić, słuchajcie, Rodży tutaj w Londynie. I on właśnie bardzo pięknie to podkreślił, że właściwie panna młoda powinna wybrać taki zapach, który kompletnie nie kojarzy jej się z niczym. To znaczy jest taką nową discovery, nowym doznaniem, słuchajcie, bo wiadomo, że będzie nam się kojarzył właśnie z tym ślubem i na nowo, jak będziemy budować te swoje nasze wspomnienia, myśli, które zaprzątały, czy na przykład rzeczy, które właśnie się działy podczas zaślubin. I słuchajcie, ja bym się z tym zgadzała, dlatego że rzeczywiście ja mam tak i Wy pewnie też, że wąchając perfumy albo te perfumy, które należą do Waszych ulubionych, generalnie przywołują wspomnienia. Czasem są to lepsze, czasem gorsze, ale macie właśnie takie reminiscencje miejsc, czy nawet rzeczy, które się wtedy działy. I zaczynając nową drogę życia, najlepiej właśnie wybrać coś, co będzie dla Was nowym odkryciem. Niezależnie, czy jest to zapach świeży, owocowy, kwiatowy, czy bardzo sensualny, taki upajający. Ja bym jednak była za tym, żeby wybierać zapachy takie, które należą do nas, do naszych zmysłów, czyli generalnie pięknie się z nimi czujemy, budzą taką jakby pewność siebie i nuty szczęśliwości i żeby też nie przytłaczały tutaj ludzi, którzy z nami przebywają, aczkolwiek wiadomo, panna młoda jest tutaj najważniejszą osobą w tej ceremonii, więc generalnie zostawiam tą ostatnią decyzję jakby do niej.
pewno takie ponadczasowe zapachy dobrze też się sprawdzają na nową drogę życia i nie zabrakłoby tu propozycji, jaką przywołuje Coco Mademoiselle. Wiadomo, te nuty stworzone przez Jacques Poloche 2011, one się zawsze, słuchajcie, świetnie sprawdzą. Jest tu oczywiście turecka róża, jest jaśmin, mimoza, wetiver, wanilię i one są tak, słuchajcie, upajające, jednocześnie eleganckie. Ja bym powiedziała, świetne na nową drogę życia, że nie powinno właśnie zabraknąć tych perfum. Wiadomo, że niektóre panny młode, Chanel kojarzy się z osobami bardziej dojrzałymi, oprócz tutaj wersji Chanel i ich odsłon. Natomiast wiadomo, że one wkraczając na nową drogę życia szukają też takiej ponadczasowości, elegancości i te perfumy kojarzą się też z luksusem i takim powodzeniem w życiu, więc myślę, że dlatego osoby chętnie też będą tutaj sięgać pod takie ponadczasowe. Tak samo wydaje mi się, patrząc sobie na zestawienie i faktycznie zapomniany żador Diora też będzie miał takie reminiscencje i myślę, że osoby, które chciałyby wyglądać jak taka księżniczka z baśni, będą i tutaj kojarzy mi się ta reklama Jador właśnie z Charlize Theron, że będą chciały być właśnie taką osobowością. Czemu nie? Jador jest przepięknym zapachem. Ja pamiętam, że zawsze mi się podobał i chętnie po niego się wracało. Ja go nie mam tutaj, ale Wam pokażę w rogu właśnie go buteleczkę, ale myślę, że wszyscy właśnie znają ten zapach doskonale. Zapachem, którym chciałam omówić, niestety go nie mam w swoich zbiorach, więc pokażę Wam w magicznym rogu buteleczkę, ale też zapewne wszystkie Was znają. To jest Chloe Eau de Parfum. To jest zapach, słuchajcie, ja pamiętam, jak on był wprowadzony tutaj na rynek, że bardzo mi się od razu spodobał i pewne osoby od razu jakby zapragnęły mieć ten zapach. Słuchajcie, to jest butelka, przepiękna butelka, słuchajcie. Ja Wam może tak szybciutko pokażę, ale zapewne będziecie widziały tutaj, ja Wam na pewno zrobię taki slajd, która łączy właśnie te piękne peoniowe nuty z różanymi płatkami, magnolią i słuchajcie, one pasują w zasadzie do takiej właśnie nowej drogi, którą rozpoczynamy, biorąc ślub. Słuchajcie, one są kwiatowe, ale są też delikatne pudrowe, ale powiem Wam, taką aurę, jaką daje właśnie zapach Chloe, jest bardzo niebywała, bardzo zapamiętywana i właśnie tak jak tu kojarząc się do wstępu, do tego intro, o którym Wam powiedziałam, że Mr. Roja z Maryny Nos powiedział, że powinniśmy wybrać zapach, który będzie się kojarzył nam z nowymi doznaniami, to Chloe by się tu wpasowało bardzo, bardzo specjalnie. On był, słuchajcie, aż 2008, Boże Święty, jak ten czas leci, ale naprawdę, słuchajcie, te nuty frezji, lajsi, peoniowe takie i właśnie te różowe, one są tak specjalnie, specyficznie połączone, że moim zdaniem naprawdę są perfumy, które nie da się oprzeć i one są na tyle charakterystyczne, na tyle, słuchajcie, unikalne, że polecałabym na pewno każdej pannie młodej. Wracając właśnie do takiej ponadczasowości zapachów, które na pewno się wspaniale, słuchajcie, Wam sprawdzą, nie sposób nie wspomnieć o Flower Bomb. Ja mam tu tą wersję, tak jak Wam już powiedziałam, ci, którzy mnie oglądają, wersję Bloom, ale słuchajcie, ta wersja uwodzicielska, bardzo charyzmatyczna i niebywale sensualna, Flower Bomb. Ja uważam, że na taką specjalną noc i na taką specjalną uroczystość to jest świetny bukiet zapachowy. Słuchajcie, tam jest jaśmin sambak, jest frezja, są płatki róży i on jest bardzo zaakcentowany właśnie paczulą i wanilią i słuchajcie, na tak wspaniałą okazję ja bym śmiało poleciła właśnie Flower Bomb Victora N. Rolfa, dlatego że to jest taki zapach, który na pewno zapamiętamy i na pewno będzie nam się kojarzył bardzo, bardzo przyjemnie, a przy tym mówię, to jest specjalna uroczystość, specjalny wieczór, specjalna noc, zabawy, takiego połączenia właśnie, kiedy
ta niewinność staje się taką dojrzałością i też ta nowa droga łączy się też z innymi rzeczami, a takimi bardzo zmysłowymi, więc jak najbardziej polecałabym i zgodziłabym się, że ten Flower Bomb będzie na taką uroczystość na pewno trafionym perfumem w dziesiątkę. Wracając do takiej ponadczasowości i zapachów, które na pewno Wam się sprawdzą na taką właśnie noc i na taką uroczystość, to jest oczywiście nie sposób tu, aby zabrakło zapachów. Ja już wspomniałam J'adore, a teraz Wam wspominam tutaj z Diora, Miss Dior Absolutely Bouquet, przepraszam, Blooming Bouquet i Absolutely Blooming, oczywiście jak najbardziej Miss Dior, to są wspaniałe zapachy, tam połączenie tutaj na przykład tej niewinności, zmysłowości, a tutaj takiej pełnej dojrzałości, kobiecości i być powiedziałabym takiego takiej elegancji tego, czego wiemy, czego oczekujemy od życia jak najbardziej. Słuchajcie, to jest taka kombinacja właśnie tej róży damasteńskiej, ona jest specjalna i bardzo upajająca i róży z Grasse, bardzo pudrowej, bardzo zaostrzającej, ja bym powiedziała tutaj zmysły. I jest tu też takim ten drzewo różane i różowy pieprz, który doda tego pazuru, więc jak najbardziej, jeżeli chcemy być właśnie jednocześnie takim taką kryterium niewinności i zmysłowości, to ja bym jak najbardziej skierowała się tutaj do Diora i do Miss, powiedzmy, Dior w wersji, ja osobiście bardzo lubię Blooming Bouquet, ona jest niebywała i wspaniale właśnie harmonizuje tutaj z takim dniem, albo właśnie bogatszą wersję, taką pełną przepychu, jaką jest Absolutely Blooming. Zapachem stworzonym właśnie typowo na takie okazje ślubne, na tutaj zaślubiny, jest Estée Lauder Beautiful. Seria Beautiful była lansowana długo, długo temu. Jest to bogaty zapach i bardzo bym powiedziała mocny. Natomiast tutaj dla takiej nowoczesnej panny młodej, ja, która jest właśnie bardzo zakochana, ma tą otoczkę taką właśnie tutaj, słuchajcie, romansu, tych nieprzespanych noc zakochania i właśnie tych uwodzicielskich randek zmierzających właśnie do tego specjalnego dnia, jakim są zaślubiny, jest właśnie Beautiful Belle. To jest specjalny zapach stworzony, słuchajcie, w 2018 dla nowoczesnej panny młodej. Słuchajcie, tu jest lajszy, jest mimoza, znowu różane płatki, jest też pomarańczowy kwiat gardenia i marcepan. Ten marcepan tylko delikatnie zaostrza ten zapach, ale on jest bardzo, bym powiedziała, nowoczesny, bardzo taka takie połączenie niewinności, a jednocześnie zakochania i feminizmu, bym powiedziała, bo jest on bardzo, bardzo, bardzo kobiecy. I do niego bym dołączyła też nową wersję Magnolia, która dla mnie jest bardziej właśnie romantyczna, ale też flirciarska, więc czemu nie? Tutaj mamy dwa rodzaje magnolii i jest słoneczna gardenia z paczulą też. Bardzo pięknie, piękne kompozycje właśnie dla, tak jak powiedziałam, nowoczesnej panny młodej, która jest bardzo, bardzo zakochana, a jednocześnie pokazuje tą swoją stronę flirciarską i zmysłową. Słuchajcie, takim następnym zapachem, o którym sobie pomyślałam, ale go nie mam, mam za to przepiękną miniaturkę, to jest zapach YSL, czy Yves Saint Laurent, Mon Paris. Ja widziałam tutaj w różnych zestawieniach, że on był właśnie lansowany jako taki fajny zapach właśnie dla panny młodej. On został stworzony w 2016, słuchajcie, przez Oliviera Cresp. Natomiast jest tu, tu są takie nuty owocowo-kwiatowe, jest tu malina, słuchajcie, gruszka, jest truskawka, odmiany różne, mandarynek, bergamotka, ale także taki chiński jaśmin, jaśmin sambang i oczywiście paczula i drzewo cedrowe. Przepiękny zapach, słuchajcie. Ja powiem Wam, że to jest jedyny zapach, który w sumie nie używałam, ale jest bardzo romantyczny, taki właśnie dla zakochanej kobiety, która, słuchajcie, jest
pełna życia, pełna, odkrywa takie nowe właśnie tutaj doznania i właśnie na ten piękny, przepiękny dzień takie przepiękne, przepiękne perfumy. I ja, słuchajcie, sobie właśnie tutaj go trochę skropiłam. On jest bardzo słodki, jest taki słodki, romantyczny, ale jednocześnie ta paczula zaokrągła ten zapach i jest bardzo zmysłowy, także jak najbardziej na taką specjalną okazję. Mi się kojarzy on trochę z takim dojrzałym latem, słuchajcie. Taki świetna kompozycja właśnie, bym powiedziała, na ślub może we wrześniu albo późnym sierpniu, czemu nie. Naprawdę przepiękne perfumy, także Wam polecam, żebyście się też zapoznały. Pewnymi odsłonami, słuchajcie, dla osób młodych, takich właśnie pełnych życia, które lubią zapachy takie mniej zobowiązujące, ale są też minimalistyczne i na pozór takie, bym powiedziała, proste, bo te nuty są bardzo takie symplistyczne, bym powiedziała, i bardzo takie świeże, pozornie tylko owocowo-kwiatowe, ale jak najbardziej Daisy. Wszystkie odmiany, ja mam tu Daisy Kiss. Słuchajcie, to są takie perfumy, które dają nam taką energię, świeżość, wdzięczność, niewinność, ale także dynamizm. I jak najbardziej polecam na ten specjalny dzień. Wszystkie odmiany, ja uważam, że one są zabójczo piękne. A i zwłaszcza te też buteleczki kojarzą nam się właśnie z takim celebrowaniem życia, celebrowaniem każdego momentu. Także na pewno ten specjalny moment uwieczniony z Daisy będzie jak najbardziej cudowny. No i oczywiście nie mogłabym nie wspomnieć tutaj, słuchajcie, zapachów Jo Malone. Ja akurat mam tutaj wersję Earl Grey and Cucumber, czyli tą właśnie ogórkowo i z herbatą Earl Grey. Ona jest niebywała, słuchajcie, ona dodaje takiej świeżości. Ona jest na pozór minimalistyczna, ale przepięknie się rozwija i właśnie jak najbardziej ten dynamiczny, piękny, świeży zapach na nową drogę życia, żeby nam kojarzył się właśnie z nowymi tutaj doznaniami i z nowymi celami w życiu jak najbardziej. A poza tym ja Wam powiem, te wszystkie zapachy Jo Malone możemy właśnie sobie jakby layerować, czyli nakładać je jeden po drugim. Sobie go przypomnę, słuchajcie. Możecie dodawać tu na przykład tą wersję z frezją, możecie właśnie coś mocniejszego, jak właśnie Lady Moor. Czy inne właśnie tu odmiany. One są po to stworzone, ale ja Wam powiem, ja tutaj w Anglii właśnie spotkałam się z tym, że bardzo dużo ludzi szuka tych odsłoń, nawet kilku, żeby właśnie layerować tutaj, okrywać się tymi kolejnymi połaciami zapachów właśnie na wesele i kreować swój własny zapach, swoje nowe doznania i jakby swoje nowe wspomnienia, także na pewno gorąco też Wam je polecam. Ostatnią jakby odsłoną, ja nie wyobrażam sobie dnia bez Baby Doll. Ja Wam wspominałam o tych perfumach z różą, porzeczką, z pomarańczą. One są przepiękne, cudowe, cudowne i ja uważam, że dla takiej osoby bardzo romantycznej, bardzo, jakbym powiedziała, troszeczkę może nieśmiałej, niewinnej, ale chcącej odkryć nowe walory życia jak najbardziej. I oczywiście moje nowe odkrycie, zapraszam Was, kto jeszcze nie oglądał odcinka o Chanel i jego odsłonach, tutaj o Vif, zapach życia, energii, ferii, światła i całej tej dynamiczności na wspaniałe życie. Także ja go nie będę dzisiaj już omawiać, bo on jest w specjalnym odcinku, także go zapraszam. Tam jest dokładnie omówiony z wszystkimi wersjami, ale też uważam, że są wspaniałe zapachy, o których nie powinno się zapomnieć na ten specjalny dzień. I słuchajcie, to już na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka. Zapraszam też do subskrypcji, do lajkowania i koniecznie komentujcie, powiedzcie, może opowiedzcie o swoich wspomnieniach właśnie tutaj za ślubin, albo który zapach Wy uważacie, że się nadaje na taką okazję, bo oczywiście tych zapachów jest niezliczona ilość i powiem Wam, że ciężko wybrać, ale ja tu, patrząc właśnie na rankingi, wybrałam to, co Wam dzisiaj przedstawiłam i to są takie najbardziej poszukiwane zapachy właśnie na ten specjalny dzień. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!